się do gabinetu i powiedział, będzie pani śpiewała w Sopocie, bo on wymyślił festiwal w Sopocie, to jest jego pomysł. Będzie pani śpiewała piosenkę, tylko proszę się dobrze nauczyć na próbę, żadnych kartek. Był absolutnie bezwzględny i Irena Santor mówi, tak się bałam na pierwszej próbie, czy to dobrze wypadnie. I wiecie, jaka to była, wiecie państwo, piosenka? Waltz am Bahn. Irena Santor wygrała ten festiwal, tą piosenkę. Moi drodzy, oczywiście to była piosenka Jerzego Wasowskiego i Jelenego Przybory. Moi drodzy, a teraz w małym kinie. Piosenka znana. No, któż mógł napisać słowa? Zobaczcie, jak to się dziwnie układa w życiu. Napisał Lech Starski, ojciec Alana Starskiego, scenografa, który za film Lista Schindlera otrzymał Oscara. A zatem Lech Starski i Władysław Szpilman w małym kinie, a przed nami Kamil Franczak, czyli Franek. Brawa! Thank you.
brawo, brawo, panie Franczak. Proszę Państwa, oczywiście Państwo wiecie, że tutaj było kino, prawda? Kto chodził do muzy? No, prawie wszyscy. Wiecie, że ja tu oglądałem Krzyżaków z klasą i strzelaliśmy z procy do Krzyżaków. Takie były proce, malutkie, takie spinaczami, prawda? No niestety oglądałem tu też Faraona, ale to było później. Słuchajcie, kiedyś mówił Kazimierz Rudzki, który oprócz tego, że był fenomenalnym aktorem, prowadził czasami konferansjerki koncertów. I tu, przepraszam za lekką krotochwilność tej jego wypowiedzi, ale on zwykł mawiać tak. Konferansjer jest jak biustonosz. Niby niepotrzebny, a jednak podtrzymuje całość. Kazimierz Rudzki. Kazimierz Rudzki mówił tak. Konferansjer w czasie jednego programu, drogie panie, drodzy panowie, powinien opowiedzieć jakiś dowcip. No oczywiście to nie jest tak prosto, jak człowiek sobie nie przygotuje, ale to, że oglądałem ten film tutaj, to przypomniał mi dowcip, który jest trochę na czasie, bo teraz nasze życie społeczno-finansowe się zmienia i dowcip jest o tym, że facet przychodzi do ZUS-u załatwić sobie emeryturę. I staje przed panienką, która tam obsługuje w oknie i mówi: proszę pani, chciałem sobie załatwić emeryturę. Ona rutynowo mówi: pana zawód? Rycerz. No rycerz. A ona mówi: jak to rycerz? No normalnie rycerz. A ma pan na to jakieś zdjęcia, dokumenty? A on mówi: no pani żartuje. Ja walczyłem w bitwie pod Grunwaldem 1410. Jakie zdjęcia, jakie dokumenty? A ona mówi: co żartuje? Jak krzyżacy przychodzą, to wszystko mają. No to już jesteśmy po dowcipie. Dziękuję za brawa. I proszę Państwa, nie muszę znać takie międzynarodowe dowcipy, bo ja się urodziłem w Niwce, a tam jest Trójkąt Trzech Cesarzy. Młodzież nie wie nawet, że tam się trzy zabory stykały. No więc to jest na temat dowcip. Proszę Państwa, to właśnie miłość. Jak to jest, że Władysław Szpilman miał taki talent w pisaniu melodii lirycznych, które łapią za serce, a zwłaszcza kiedy obok niego był wspaniały autor tekstów, którego miałem okazję poznać. Nawet byłem z nim na ty. Kazimierz Winkler. Kaziu Winkler, bo tak się na niego mówiło, miał